niż jest co nieba. O, ptak jest, panda będzie jeden. Podobno ptaki upadły jak ludzie. Labrador! Jesteśmy już? Aha, no okej. Okay. Przepraszam, bo Labrador ładny jedzie z nami w tramwaju, słuchajcie, dzisiaj. Dzień dobry. Robert Szczyciński, Agencja Artystyczna. Witamy Was serdecznie. 10 stycznia 2019 roku, tak więc życzymy Wam wszystkiego dobrego na nowy rok, bo się spotykamy na pierwszych rozmowach w tramwaju w nowym 2019 roku. No a dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie o tym, jak być zdrowym, jak zdrowo się odżywiać, jak zdrowo się prowadzić. No i porozmawiam też o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bo już w najbliższą niedzielę widzimy się, mam nadzieję, na Wasztowni. I tam moc atrakcji przygotowanych właśnie z powodu tego, że będzie 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy oczywiście dla Was niespodzianki. Naszym gościem dzisiaj będzie trener personalny Krzysztof Kryj, słuchajcie. I tutaj mamy i kalendarz bez wymówek, i koszulkę z podobizną jednego z najlepszych, no jak się okazuje, najlepszego trenera w województwie zachodniopomorskim, ale o tym sobie też powiem. Wiemy. Kto wsiądzie do tramwaju i kiedy my będziemy rozmawiać i powie bez wymówek, wtedy otrzyma te gadżety. Oprócz tego przypomnę, że mamy, kto nas śledzi cały czas, że mamy torbę pełną gadżetów z poprzednich rozmów. Tak więc zapraszamy Was serdecznie, żebyście nas odwiedzili. Wszystkiego dobrego też imieninowo Wilhelma i Danuty, jeżeli dobrze pamiętam, dzisiaj obchodzą imieniny. Tak więc wszystkiego dobrego Wam życzymy. Piątka. No to co? Nowy rok, nowe postanowienia, że będziemy piękni, zdrowi, silni, uśmiechnięci. Niektórym to się udaje, niektórzy już po dwóch tygodniach poddają się i nic nie robią. Czy co zrobić, żeby trwać w dobrym postanowieniu noworocznym? I co nas czeka na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w tym roku w Szczecinie, na Wasztowni 13 stycznia? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a nim jest Krzysztof Kryj, trener personalny. To co? Jest ktoś tam, Tomasz? 10 osób, to Was pozdrawiamy, możecie pisać do nas, może się tam jakieś pytania może się pojawią, jak się uda, to je zadamy Krzysztofowi. Kto pozdrawia? Adrian. Pozdrawiamy Adriana. To co, idziemy, słuchajcie, bo już tramwaj chyba zadzwoni, to nasz? Mam nadzieję, że nie. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzień dobry, witam serdecznie. Naszym gościem, jak mówiłem, jest Krzysztof Kryj. Poczekaj, Krzysiu, tylko te wszystkie gadżety, prezenty wszystkie pozostawiam, bo ich jest bardzo dużo, bardzo dużo. W ogóle bardzo się cieszę, że przyjąłeś od nas zaproszenie. Także. Powiedz, trener personalny, to co to tak naprawdę za osoba? To brzmi dość tak poważnie. No bo to jest dość poważne i odpowiedzialne zajęcie. Jest dość bliską osobą i próbuje realizować nasze cele, więc każdy powiedzieć, jak to wygląda. Ileś kilogramów, ja przytem chyba z 3 kilogramy i później nowy rok mówię, dobra, weźmiemy się za siebie, będziemy trenować, schudniemy, będziemy ćwiczyć, no i dwa tygodnie mijają generalnie i wszystko wraca do normy. Powiedz, jak nie stracić tego zapału noworocznego, tych postanowień? No właśnie, człowiek z natury jest dość taką leniwą istotą i no niestety bardzo szybko się poddaje. No każdy wysiłek jednak no nie chce nam się bardzo często. I jest kilka sposobów. Na pewno jednym jest właśnie skorzystanie z takiego trenera personalnego, bo ten trener na pewno będzie nas motywował. Tak, a drzesz się? Zdarza się. To wszystko zależy właśnie indywidualne podejście tutaj do pacjenta, jak ja to mówię. I wszystko zależy. Jedni lubią nawet, wręcz się domagają, żeby dostawać takiego kopniaka. Zdarza się właśnie, że tego kopniaka faktycznie naturalnie trzeba dać, żeby ktoś tam ruszył ten tyłek i coś zrobił. Ale naszym zadaniem też i moim takim sposobem jest pokazanie dość szybkiego efektu i wtedy już ten zapał naturalnie się sam nakręca, bo widzimy, co się z naszym ciałem dzieje, więc zaczynamy po prostu pracować. Więc to też jest taki sposób dość dobry. Drugim takim sposobem jest skorzystanie z przyjaciela. Wiadomo, no, w dzisiejszych czasach trener personalny są też jakieś to koszty, tak? W związku z tym można skorzystać z przyjaciela, partnera, który z nami będzie ćwiczył. Uciekajmy od osób, które marudzą. No tak, no to toksyczni ludzie są źli. Będą nas dołować, prawda, w związku z tym też nie utrzymamy. Dobrze mieć takiego optymistę koło siebie, prawda, że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie pięknie, niech chwali, niech też, że tak powiem, ćwiczy razem z nami, no to będzie łatwo. Jeden będzie miał zły dzień, drugi go wspomoże, wesprze, tak, więc warto. No tak więc słuchajcie, nie ma się co tam poddawać, tylko trzeba śmiało się brać za siebie i ćwiczyć. Ja chciałem już powiedzieć, że z nas się bardzo często śmieją, ale proszę zobaczyć, pudełko widzimy, to przypadek nie wyreżyserowany, nie znam tej pani, broń Boże, ale gratulacje za śniadanie i zdrowe. No, treningowy już widzę, bo owoce są, więc chyba potreningowy. Ale ekstra, no widzicie, stało się, że rzeczywistość stało się kryje. Bardzo, słuchaj, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za nami. Tu też dużo mówi się o zdrowiu, o dbaniu o zdrowie, o takie prowadzenie się w tym roku jest, że pomaganie dzieci nieproste, czyli mówimy tutaj o pomocy dla dzieci. Co przygotowaliście na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w tym roku w Szczecinie?
No na pewno sami byśmy tego nie zrobili, więc tutaj podziękowania dla agencji i to każdy powinien o tym wiedzieć, ale przygotowaliśmy bieg hardkorowy. Naprawdę hardkorowy, ale jest tak zrobiony, bo tym się właściwie zajmujemy, żeby właśnie ludzi przyzwyczaić do tej ciężkiej pracy, zachęcić, że tak powiem, do zmiany swojej sylwetki i pracy nad sylwetką. Dlatego też ten bieg będzie dla każdego do pokonania. Jest możliwość pomocy i ewentualnie drobnych kar, jak tam przysiady i tak dalej, które zmotywują do dalszego działania i pokonywania dalszych przeszkód, prawda? Więc nad tym będą panowali sędziowie. Ten bieg będzie miał około 20 przeszkód, które będziemy musieli pokonać. Będą to ścianki, będą to spinaczki, będą to opony, które będzie trzeba gdzieś tam przejść, będzie tak zwana porodówka, więc tych przeszkód będzie bardzo dużo, nie będę zdradzał, ale przede wszystkim będą fajne atrakcje, będziemy się dobrze bawić. I to chyba najważniejsze, że każdy, kto przyjdzie, czy ma 60 lat, czy 70, żeby się z nami razem fajnie bawił. Bo zapisy jeszcze trwają, można się zapisać, ale to jeżeli ktoś się nie czuje na siły, no bo jest jeden stopień dzisiaj na przykład, jest zimno, to jeszcze takie przeszkody wodne, podejrzewam, jakieś różne będą, nie każdy się może czuć na siłę. Można przyjść kibicować, prawda? Można przyjść kibicować, na pewno będzie dużo miejsca po to, żebyśmy kibicowali, ale także można w ostatniej chwili się jeszcze zapisać, tak? Bo zapisy są internetowe do piątku, do nocy, jednak możemy razem wziąć i podjąć taką decyzję, więc ja zapraszam, na pewno można podejść, chwilę pogadać, a ja na pewno pomogę. I drugą rzeczą, taką niespodzianką jest podróżnik, który do nas przyjedzie, żeglarz Doba, pan Aleksandry, który też ma swój wiek, prawda? I razem pokonamy piersi tą trasę na numerach 001. Specjalnie zabezpieczyliśmy ten numer startowy. Jak agenci jacyś. Jak agenci, tak. I pokażemy, że każdy może, tak? Więc tą trasę pokonać. Więc warto przyjść, zobaczyć i się zastanowić i może wziąć. Tylko długo się nie zastanawiajmy, bo już w tej chwili jest około 160 osób zadeklarowanych, ponad 130 zapłaconych, więc tych miejsc już jest coraz mniej. Zapraszamy serdecznie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 13 stycznia od godziny 14 jesteśmy na Łasztowni. Oprócz tego też będą tam prelekcje tematyczne dla dzieci i dla dorosłych na temat wychowania dzieci. Będziesz ty też miał swoją prelekcję na temat zdrowego żywienia. To znaczy ograniczymy się tylko ze względu na czas, ograniczymy się do zdrowego trybu życia, do posiłków. Będzie taka degustacja, bo chcemy pokazać, bo największym takim problemem społeczeństwa, jak się rozmawia, ja nie jesteś na dietę, bo mam problem ze słodkim. Większość kobiet tutaj akurat... Ja uwielbiam nie tylko kobiet, ja też lubię słodkie. I będę chciał pokazać, że słodkie, niesłodkie wcale nie musi być niesłodkie. I będzie degustacja i warto, zapraszam przede wszystkim, więc tutaj mówienie dla ludzi stwierdziliśmy, że nie zawsze pomaga i chciałbym czynem pokazać właśnie, żeby ktoś skosztował i sam się zastanowił, czy warto po prostu być zdrowym, a zjeść coś też i dobrego. Cały czas przypominamy, słuchajcie, jak ktoś wsiądzie do tramwaju i powie bez wymówek tutaj do nas podejdzie, to otrzyma te wszystkie gadżety, które tutaj są za naszymi plecami. Krzysztof, ja słyszałem, że tak, że grasz na gitarze, ale słyszałem też, że marzysz, żeby nauczyć się grać na innym instrumencie. Zdrać jakim? Tak, jest to saksofon. A no, Sylwek Kostrowski, który był naszym gościem, też jest saksofonistą, więc jak trochę potrenujesz, to może na Szczecin Jazz się zaprosić. No dobra, ale skąd ten saksofon? No nie wiem, to chyba mi się wydaje, że bardzo mocno tak przekazuje, jest to instrument, który przekazuje emocje bardzo ładnie i to mi się chyba podoba gdzieś tam zamknąć. Bardzo często występując na scenie czy na rowerze, prowadząc spinning, jednak gdzieś wpadamy w ten trans i gdzieś przekazujemy także i rowerem emocje. Więc no, trzeba to zobaczyć, bo to ktoś myśli, że no jak rowerem można przekazać emocje, ale jednak bawimy się do muzyki, więc te emocje są przekazywane. Muzyka też nie jest przypadkowa, tylko za każdym razem jest gdzieś tam dobierana, częściowo motywująca. Często jest jakiś jeden utwór, który coś chce trener w danym momencie przekazać. Ja to tak w ten sposób komponuję, więc ten saksofon też jest jakimś takim elementem. Podczas spinningu, chyba jedyni w Szczecinie z tego co słyszałem, często zdarza się nam robić takie imprezy, że muzyka jest na żywo. Więc no, muzyka zawsze u mnie w rodzinie była i gdzieś tam od samego początku ją sobie ukochałem i stąd ten saksofon jeszcze. Super, Szczecin Jazz od w połowie marca, jeżeli dobrze pamiętam, 15 marca, to śledźcie uważnie profil w Szczecińskiej Agencji Artystycznej i Szczecin Jazz, bo tam się długo pojawią się informacje dotyczące tegorocznej edycji. No nieźle, patrzcie, taki zbudowany facet, saksofon, ale ty w ogóle jesteś człowiekiem, który wykonywał bardzo dużo różnych zajęć, pracy. Ty generalnie umiesz wszystko. Powiedz, gdzie pracowałeś, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Co robiłeś? To znaczy, jeździłem karetką, pracowałem w służbie zdrowia, pracowałem na dachu, pracowałem i pracuję w pogotowiu lokatorskim.
mnóstwo praktycznie prac wykonałem, no chyba nie ma. I jako kierowca, i brukarz. Alpinista. I alpinista do tej pory gdzieś tam. I wykorzystamy te umiejętności tutaj alpinistyczne właśnie na orkiestrze, więc zapraszam, to też będzie niespodzianka. No chyba wszystko robiłem, ale to były takie czasy właśnie, że człowiek gdzieś tam, no że tak powiem, syn dość mocno się nam rozchorował i niestety z jednej pensji wtedy w tamtych czasach nie można było samych leków wykupywać, kupić, więc stąd gdzieś tam rzeczywistość zmuszała do tego, żeby pracować w dwóch, nieraz trzech pracach, prawda, gdzieś tam nocki się brało i jako ochroniarz i no wszystko się robiło. Czy ty masz poczucie odpowiedzialności? Bo jak rozmawiałem z ludźmi, którzy z tobą gdzieś tam ćwiczą, to mówią, że zmieniłeś ich życie. Często, że oni nie myśleli nigdy, że po 40 można znaleźć takiego powera, można znaleźć, nie wiem, na nowo przyjaciół, można znowu spotkać ludzi z pasją. Znaczy, mówią wprost, zmieniłeś ich życie. Czy ty czujesz taką presję i odpowiedzialność? To się wiąże właśnie może z presją, bo czy czujesz tą odpowiedzialność za to, co robisz, że jednak możesz, masz wpływ na to, że możesz zmienić czyjeś życie. To znaczy, powiem szczerze, że jeszcze 2 lata temu to co roku zamykałem STTP. Troszkę miałem już dość właśnie, bo dość mocno przejmuję się innymi problemami i się za mocno angażuję. I gdzieś tam, czy jakaś porażka danej osoby, a wiadomo, statystycznie no, ludzie się poddają, zdarzy się gdzieś tam jakiś taki wypadek, więc ja to dość mocno przeżywam i potem gdzieś tam po co, gdzieś tam coś się nie udało. Ale faktycznie w zeszłym roku z ostatniej przemiany dość bardzo dużo ludzi mi uzmysłowiło, że czuję się taki potrzebny i jakąś tam mam misję. W zasadzie ja całe życie gdzieś szukałem takiego swojego miejsca od początku, czy właśnie no w kościele, czy gdzieś tam, że gdzieś tam ludziom pomagać. I to miejsce gdzieś tutaj się spełniło, że znalazłem taką lukę, gdzie ci ludzie właśnie potrzebują. A tą lukę znalazłem dzięki temu znowu, że ja ważąc 127 kg kiedyś z ogromną nadwagą, nie miałem gdzie się podziać i błąkałem się po tych siłowniach, nie wiedząc co, od czego zacząć. Wstydziłem się po prostu. Ja widziałem twoje zdjęcie z dawnych czasów, to byśmy się tu nie zmieścili. Nie. Typowy prezes na tym. No na pewno byśmy się nie zmieścili, ale ja mówię, ja już miałem taką nadwagę, że miałem problem z zawiązaniem sznurówki, więc to na pewno było trzeba coś zrobić. I no niestety, jak statystycznie większość Polaków rzuca nauk, ja rzuciłem ten nauk obżarstwa w momencie, kiedy mi lekarz powiedział, że moja wątroba, nie wierzył, że nie pije alkoholu, że moja wątroba jest w strasznym stanie. Więc no to był taki naprawdę jakiś przykry powód, bo nie była to zwykła motywacja, że stwierdziłem koniec, kropka, no to lekarz mi przestraszył. No. Boże, powoli zobacz, już zaraz skończymy. Jesteśmy już na Wyszyńskiego, na Moście Długim. Zostałeś trenerem roku w województwie zachodniopomorskim, jeżeli dobrze, według jednej z redakcji. Powiatowe i teraz wojewódzkie. Gratulacje. To jest, podejrzewam, że kolejna motywacja dla ciebie. Powiedz, tak już trochę podsumowując nasze spotkanie, naszą rozmowę, co byś chciał powiedzieć takiego, żeby ludzi zmotywować, jakąś wskazówkę jedną drobną taką, żeby jeżeli ktoś się na przykład wahał, tak jeszcze nie wiedział, czy to warto, czy nie warto, bo się może boi trochę takiego podjęcia się ryzyka, no bo to kosztuje też czasu, nie wiem, takiego samozaparcia. Jakiś taki, wiesz, parę dobrych słów ciepłych, zachęcających. To co byś doradził? To znaczy przez wiele lat, nie mając jeszcze jakiegoś tam doświadczenia, tylko na sobie to, co przetestowałem, zawsze to były takie słowa, można powiedzieć, w jakiejś części tylko moje. W tej chwili bardzo wielu podopiecznych, którzy dokonało tych przemian, mówię dokonało, to oni dokonali tak naprawdę, ja im tylko gdzieś tam pomogłem, mówią, że pierwsze miesiące były ciężkie, ale potem śmieją się z tego, co oni przeszli i że nazywali wtedy to ciężkim okresem. Więc przede wszystkim warto spróbować. Bo człowiek jest bardziej szczęśliwszy, dla rodziny poświęca więcej czasu, ma ochotę iść gdzieś na spacer, pójść do lasu, pójść na wesołe miasteczko z dziećmi, gdzieś, gdziekolwiek po prostu, to życie całkiem inaczej wygląda. Nie tracimy na lekarzy, nie chorujemy przede wszystkim, więc no, życie wygląda całkowicie inaczej. I naprawdę 3 miesiące to jest tak jak z nałogiem papierosów. 3 miesiące się męczymy, ale potem już po prostu idzie jak z górki. To jest zabawa już. I też nie musisz od razu wyglądać jak kulturysta, prawda? Bo to nie jest celem samym w sobie. Nie, nie, to nie chodzi. I tak naprawdę ja uważam, że jest błędem, jeżeli ktoś, chociaż każdy z nas przechodzi takie okresy, pomimo jak patrzę, na przykład jak ja byłem zakochany w swoim ciele w okresie, kiedy byłem jeszcze gruby, ale widziałem, że już jak świetnie wyglądam, to każdy mężczyzna, każda kobieta w pewnym momencie tej przemiany taki jest zakochanie w sobie na tym i to jest taki moment jeszcze ryzyka, że możemy już jest tak dobrze, że jest dobrze. Bardzo często mówi Krzysztof, ja już nie trzymam diety w zasadzie od miesiąca, jeśli widzimy po jakimś czasie, no bo wiesz, mąż powiedział, że już jestem za gruba, za chuda, więc to też gdzieś tam sobie w tej głowie gdzieś układamy.
ale no, tak już nie przedłużając, to naprawdę to jest ułamek sekundy naszego życia. Przez wiele lat tyliśmy, niszczyliśmy swoje zdrowie, a to jest tylko 3 miesiące walki. A potem okazuje się, że staje się to pasją, hobby. I właśnie tak jak mówisz, niekoniecznie jest to, że to ma być, nie mówię pod kątem kulturystycznym, czy jakimkolwiek. Ja to zawsze powtarzam kobietom, nie bójcie się robić bicków. Bo przecież jeżeli by każdy tak chwilę poćwiczył, to byśmy wszyscy facetów mieli na siłowni z wielkimi bickami. A tak niestety nie jest, prawda? Tak jest. Zapraszamy, słuchajcie. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze porozmawiać z Krzysztofem na temat, jak się zmienić, no to zapraszamy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Widzimy się na Łasztowni 13 stycznia. To do zobaczenia. I bez wymówek.